Witajcie ponownie z tej strony Kantal. Dzisiaj nadarzyła się kolejna okazja, żeby pomówić o zmianach na Steamie z okazji promocji na nowy chiński rok. Rok psa. Moi drodzy, na Steamie zawitała do nas ogromna promocja. Tysiąc gier na wyprzedaży. Ale zanim przejdziemy do wyprzedaży, mam jedną bardzo ważną dla mnie wiadomość. I pewnie dla Was, bo prawdopodobnie wiele osób... Niestety narzekało również na to, co za chwilę zobaczycie. Moi drodzy, mamy listę życzeń Steam. Lista życzeń zawsze była problematyczna. Niestety, kiedy usuwaliśmy jakąkolwiek pozycję z samego dołu, powiedzmy stąd, bo moja lista życzeń jest ogromna na Steamie, to Niestety strona była ładowana na nowo, co bardzo irytowało, bo za każdym razem trzeba było się denerwować, że musimy zjechać na sam dół i znowu odszukać grę, którą chcemy następnie usunąć. Teraz jest wszystko pięknie, ładnie, przejrzyście i strona się nie ładuje, więc znajdźmy cokolwiek, żeby usunąć. Więc moi drodzy. Weźmy sobie pod uwagę gry, które mają strasznie słabe oceny. Zaraz coś znajdę, tu mamy mieszane, pozytywne, bardzo pozytywne, w większości pozytywne, mieszane. Nie wiem, czy będzie tutaj cokolwiek takiego, co miałoby naprawdę bardzo słabe oceny. Raczej nie, bo większość gier ma albo mieszane, albo bardzo pozytywne. Ale cokolwiek, dajcie mi chwilę. O, mamy. W większości negatywne Crimson Medal. I zatem. Usuwam, tak jak to chciałbym zrobić normalnie na poprzedniej wersji wishlisty, byłby problem, ale teraz jedno kliknięcie i muszę potwierdzić i nie ma. Nie odświeża się ta strona na nowo i dzięki temu mamy wszystko tak jak należy. Mogę sobie scrollować dalej, szukać gier, które potrzebuję zobaczyć czy są aktualnie w promocji. A trzeba przyznać moi drodzy, że sprawa jest teraz znacznie ułatwiona, ponieważ mamy przy każdej grze tagi, które pomagają w tym, żeby to przyjemnie posortować. Więc powiedzmy, skoro chciałbym zagrać sobie w jakiś dany gatunek, powiedzmy będzie to point and click. Naciskam tutaj i wszystkie point and clicki, które są teraz w promocji z mojej wishlisty są właśnie pokazane. To strasznie ułatwia przeszukiwanie. Ale moi drodzy, żeby nie było, jest tu jeszcze jedna ciekawa funkcja, ponieważ jeżeli nie znamy danej gry, a nie chcemy klikać wszystkich, żeby przejść do nowej karty, możemy po prostu przejechać na tą ikonkę, która pokazuje screenshoty z danej gry. To jest cudowna rzecz. Dzięki temu widzę poglądowo, jak wygląda Adventures of Ebertram Fiddle i dzięki temu jestem pewien, że w taką grę bym zagrał. Moi drodzy, idźmy dalej, bo mamy tutaj jeszcze inne bardzo ciekawe rzeczy, tylko muszę przejechać sobie na samą górę. Są filtry, które powodują, że możemy mieć oczywiście gry, które kosztują daną kwotę, powiedzmy mniej niż 20 zł, no bo musicie pamiętać o tym, że przecież niedawno na Steamie było wprowadzenie złotówek, więc to dodatkowo nam ułatwia, a ceny, trzeba przyznać, są bardziej przystępne dla Polski. Więc moi drodzy, mamy jeszcze tutaj filtr do 20 zł, to już w ogóle tą listę zawęziło nieźle i dzięki temu można się przyjrzeć tytułom, które niedługo będą w promocji, co jest po prostu piękne, ponieważ jeżeli teraz odkliknę, będę miał oczywiście... Okej, okay, chyba nie można tego zrobić, po prostu muszę usunąć na samej górze. Okej. Okay. I teraz mamy znowu wszystkie gry, ale tym razem posortowane do kolejności do 20 złotych. Możemy również według rodzaju gry, oprogramowanie, DLC albo filmy, bo w zasadzie trzeba wiedzieć, że na Steamie też jest taka kategoria z filmami, a dzięki temu moi drodzy mamy tutaj możliwość zakupienia filmów, na przykład game loading Rise of the Indies, czyli film o twórcach niezależnych. Niestety ja go w tym momencie nie mogę kupić, bo jest jedna rzecz Twórcy nie ustalili ceny w złotówkach Co jest bardzo smutne Jeżeli widzicie taką grę, która niestety nie ma ceny w złotówkach Napiszcie gdzieś na forum albo na Twitterze, gdziekolwiek Poinformujcie twórcę Ej stary, powinieneś wpisać tu polską cenę Dzięki temu możemy kupić produkt z polskiego IP No i masz sprzedany produkt Moi drodzy, żeby nie było, ja złowiłem dla was Kilka bardzo ciekawych promocji. Niewiele, bo aktualnie jestem pewien, że wy już dobrze wiecie, jak się w Steamie posługiwać tym wszystkim i sami znajdziecie odpowiednie gry. Ale, ale, żeby nie było, że zostawiam Was z pustymi rękami, dzisiaj kilka dobrych gier w promocji. Na pierwszy ogień The Binding of Isaac Rebirth Complete Edition. Czyli moi drodzy, The Binding of Isaac Rebirth, The Binding of Isaac Afterbirth, czyli dodatek i Afterbirth Plus. Za 75,09 To jest moja ulubiona gra Pokazywałem Wam to na profilu na Facebooku 75 zł za grę, w którą gram aktualnie 500 godzin Moi drodzy W to można grać godzinami, bo Isaac uzależnia Więc polecam jeżeli lubicie roguelike'i, Bardzo dużą ilość przeciwników, poziomów, przedmiotów I kombinacji Jakie sobie tylko wymarzycie Następną grą w promocji, a w zasadzie pakietem gier jest moi, moi drodzy pakiet od Amanita Design. To jest cudowna kolekcja za kwotę 45 zł. Machinarium, klasyk nad klasyki, płynę do tego samorost dwójka. Bardzo przyjemna gra, która jest moi drodzy protoplastą do tego, który powstał później, czyli samorosta trójki. Pięknej gry, która od razu zabrała moje serce. I oczywiście, moi drodzy, soundtracki do tych gier I dodatkowo Botanicula Gry pełne humoru, pełne radości I majstersztyki prosto z Czech Polecam serdecznie, jeżeli uwielbiacie takie gry Kolejna propozycja Moi drodzy, może gra mniej znana Bo niestety mamy tutaj bardzo mało recenzji Ale Oh my god Produkcja za złoty 79 Cena po prostu z kosmosu, mniej niż piwo to jest naprawdę przegięcie pały Ale moi drodzy Mamy tutaj z krwi kości Tower Defensa Który ma grafikę niczym z Dosa Wygląda to naprawdę przyjemnie Za taką kwotę Wow Jestem poruszony Odnalazłem to dopiero dzisiaj co mnie bardzo dziwi Ale myślę że Przecież kurczę To jest ledwo prawie 2 złote Cholera jasna Można tyle poświęcić Spróbować ewentualnie po prostu zwrócicie Chociaż Wydaje mi się, że 2 złote dla tego twórcy, no z promocja minus 90%, no naprawdę nie będzie aż takim uszczerbkiem na waszym portfelu. Więc moi drodzy, Tower Defense, Oh My God, serdecznie polecam, również jako kolejna gra w tej promocji. No i na sam koniec, moi drodzy, klasyk nad klasyki, w zasadzie jak można powiedzieć że która ma 3 lata klasyk? No można. Wydaje mi się, że Crypt of the Necrodancer jest jakby takim cudownym tworem samym w sobie, ponieważ jest to roguelike, Muzyczny, w którym bardzo ważne jest nasze wyczucie rytmu oraz moi drodzy przemyślane ruchy, ponieważ jeżeli sobie nie trafimy, niestety nasza postać bardzo łatwo może stracić punkty zdrowia. Prawdopodobnie wielu z Was już się zaznajomiło, zaznajomiło dawno z tą grą, ale jeżeli jeszcze się wahacie, moi drodzy, jest idealna okazja. 1079 no naprawdę, za taką grę, która ma na Steamie aktualnie 11 tysięcy ponad recenzji przytłaczająco pozytywnych, moi drodzy, no toż to prawie jak kradzież. Więc polecam serdecznie jako zakończenie dzisiejszych propozycji moich gier, które moglibyście kupić w tej promocji. Bo moi drodzy, trzeba przyznać, że jest ich całkiem sporo, ale tych kilka prawdopodobnie będzie Was bawić do kolejnej promocji, która już za kilka miesięcy. Powiedzcie mi, czy kupiliście jakąś grę w promocji, jak Wam się podobał już lista i czy o wiele przyjemniej Wam się teraz z niej korzysta. O, ale się pięknie zrymował. Bez intencji moi drodzy. Mam nadzieję, że dzisiaj dowiedzieliście się czegoś nowego. Widzimy się już niedługo. Dziękuję serdecznie za uwagę. Pozdrawiam. Cześć!